Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis, zapraszam was bardzo serdecznie, dość nietypowy film, zresztą to co widzicie w tej chwili, moje włosy są czerwone i są tak niesamowicie fajnie czerwone, że jestem po prostu tak zadowolony z tego całego efektu. A przechodząc już też do rzeczy, bo pewnie będziecie się zastanawiali, hej, czemu czerwone włosy, część z was twierdzi, halo, było fajnie, były fajne, ciemne włosy, teraz zrobiłeś sobie czerwone, zepsułeś sobie włosy, nie. To jest coś, co ustaliliśmy sobie i umówiliśmy się na 300 tysięcy widzów, co prawda już mamy 340 tysięcy, ale to już zupełnie inna historia. No bo niestety musiałem się mówić do fryzjera, chciałem pójść do dobrego fryzjera i tak dalej, troszeczkę czasu na tym wszystkim zeszło. W międzyczasie jeszcze było schronisko i tak dalej, ale powiem wam, że jestem tak zadowolony z tego wszystkiego. Jeszcze oczywiście mam trochę przy skórze barwnika i tak dalej, mam skórę jeszcze pofarbowaną, a jestem zadowolony z efektu ogólnie, więc pewnie trochę te włosy ponoszę, jeśli chodzi o to. No i dotrzymałem obietnicy też, tak? Bo powiedziałem, że na te 300 tysięcy pofarbuję te włosy na czerwono i tak dalej. Już długo, długo, długo o tym mówiłem i w końcu się spełniło. W końcu jest, więc teraz na filmach będę czerwonowłosym człowiekiem, czerwonowłosą księżniczką, jeśli chodzi o to. Część rzeczy jeszcze będzie tutaj może do minimalnej poprawki i tak dalej. Jestem naprawdę, naprawdę jestem zadowolony, wam powiem, jeśli chodzi o efekt ogólny. A co prawda tak chyba nie będę chodził, bo to trochę głupio wygląda, ale standardowo pewnie będę sobie gdzieś na bok zaczesywał te włosy i tyle. I podsumowując wszystko, 300 tysięcy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oczywiście subskrybowanie tego kanału, za każde lajki, za każde komentarze, jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczny za to. Przykładacie się do rozwoju tego kanału, również wpłacacie pieniądze na akcje, jak chociażby ze schroniskiem albo inne pomniejsze akcje, które również organizowaliśmy, jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Również chciałbym się odnieść do kilku kwestii, skoro już tutaj mam okazję nagrać taki film, a pewnie część osób go obejrzy. A propos tego, że troszeczkę content nam się na kanale zmienia i tu chciałbym dodać tyle od siebie, że jasne, zmienia się, bo człowiek też się zmienia i wszystko idzie do przodu. Ja troszeczkę staram się urozmaicać, chcę trochę wprowadzić format vlogowy, nie gram teraz tylko tak jak kiedyś w same powiedzmy, nie robię samych let's play, nie robię gier od A do Z, nie robię samych survivali, robię jakieś sandboxy, robię gry flashowe różne i tak dalej, po prostu w to mi się w tej chwili bardzo przyjemnie gra i w ten sposób po prostu to sobie działa, ale spokojnie, dla osób, które powiedzmy chcą survivali, które chcą jakieś tam arki, nie obiecuję, że będą często materiały, ale postaram się raz na jakiś czas również dla takiego grona osób zrobić film, zobaczymy jak będziecie to przyjmować. Oczywiście jeśli nie będzie zainteresowanie, no to też nie widzę sensu ciągnięcia czegoś takiego, ale to jest w sumie taka informacja, którą chciałem wam przekazać. Jestem, powiem wam, strasznie, strasznie zadowolony, co jest śmieszne, też może się wydawać. Włosy po farbowaniu zupełnie inaczej się układają. Powiem wam, że teraz o wiele łatwiej jest mi to wszystko zrobić, więc będę mógł w końcu usiąść i normalnie sobie wszystko nagrać, a nie tak jak to czasami bywało, że nie mogłem dojść do ładu ze swoimi włosami. Jeśli też tak macie, dajcie znać, bardzo chętnie się dowiem. Ja oryginalnie mam trochę kręcone włosy, co może w tej chwili tak nie wygląda, ale oryginalnie mam kręcone i jest mi strasznie ciężko je ułożyć, strasznie cały czas ich dotykam teraz i tak dalej. Jeśli pytacie się też o fryzjera, to poprzedniego dnia byłem, również mogę was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie pojawiły się zdjęcia chociażby dzień wcześniej dla osób, które sobie Instagrama lajkują, co robiłem, czy jak te włosy wyglądały. W międzyczasie jeszcze miałem rozjaśniane te włosy, bo miałem zbyt ciemne, musiałem sobie je rozjaśnić, nie pamiętam już się na, co prawda jak się nazywa, to coś, z czym się to wszystko rozjaśniało, w każdym razie były śmieszne. Te takie blond włosy, dopiero poszedł na to czerwony potem i no i efekt końcowy jest taki jaki jest, jestem strasznie zadowolony z tego wszystkiego. No i cóż, chciałem się po prostu wam powiedzmy pochwalić, pokazać i ciekaw jestem jak wasza opinia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bardzo mało osób robi sobie w Polsce tego typu fryzury i jest to raczej mało znane, raczej na zagranicy, w USA jest to bardziej popularne, ale cóż, no to nie jest kwestia tego, że chcę zacząć jakąś dziwną modę i tak dalej, bo zakładam, że już był ktoś, kto się malował na jakieś dziwne kolory. Nie wnikam kto, bo zakładam, że ktoś po prostu taki już był, ale nie chcę robić mody, ale to mi się strasznie spodobało, stwierdziłem, że czerwony może pasować. Stwierdziliśmy że razem wspólnie, że na 300 tysięcy można coś takiego zrobić, no i jest, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie, to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o ten film, zapraszam was na inne produkcje, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!